Надзвичайна команда надзвичайних людей. Їх є понад 3 тисячі в Європі, Україні, в Польщі. Wiktoria i Halina są inicjatorkami kampanii o nazwie Święta bez taty. W ciągu 10 lat wolontariusze dostarczyli ponad 320 tysięcy prezentów świątecznych dzieciom żołnierzy, którzy zginęli na froncie i tym najmłodszym, którzy mieszkają w rejonach ogarniętych wojną. My ogłoszujemy zbiór kosztów, zbiór rzeczy. I ludzie przynoszą, ludzie wpłacują, ludzie organizują jakieś koncerty. Od 2014 roku we współpracy z ponad 150 organizacjami, w tym z siłami zbrojnymi Ukrainy, Fundacją Uniters wysłała ponad 6 tysięcy ton pomocy humanitarnej, z czego ponad połowa trafiła na linię frontu i do szpitali. Żeby nie musieli tutaj w Europie opiekować się naszymi bieżącymi, to pomagajcie zbrojnym siłom, niech nie zatrzymują tu ordu tam. Fundacja prowadzi największy ośrodek humanitarnej pomocy uchodźcom w Warszawie, gdzie każdego dnia wspiera około 500 osób. W 22 roku, luty, березень, to prosto mi zdaje się, że siostrzeństwo to była Polsza. To było to nadziejne plecze, ta wyciągnięta ręka, jaką Polsza prostygnęła nam.